Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam was tutaj. Jest teraz poniedziałek, odcinek oczywiście wychodzi we wtorek. Ja wybieram się dzisiaj w trasę, jadę obejrzeć sobie parę ciekawych miejsc. Pozwiedzamy trochę, zobaczymy o ile nam pogoda pozwoli, ile my pozwiedzamy. Ja czekam właśnie na tego ziomeczka, co go ostatnio poznaliście, kurę. Ma przyjechać do mnie z synem Kornelem. Jedziemy wszyscy razem. Teraz gdzie stoją? Stoją, już przyjechali. Także słuchajcie, zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że będzie atrakcyjnie, będzie śmiesznie, dużo się wydarzy. Oglądajcie, zapraszam. A więc tankujemy, po ile paliwo nie mam pojęcia, ale bierzemy, żeby dojechać. Jest euro 61, 20 mniej więcej. Tankujemy, idziemy coś zakupić do jedzenia. A jak mówiłem, kura jest w powrocie. Na posterunku. To lecimy. Kornel chciał korę. Siema. A to jest właśnie Kornel. Lecimy, czyli tak. Kola, ja sobie coś też wezmę do picia. Kawę miałem wziąć, ale kawa się nie zakręca, może się wylać. Gdzie to będzie? Tam są gdzieś lodówki. Tam zajdziemy. O. Hej. Pan też brał kolę. Czyli tak. Kola dla Kornela. Ja bym wziął sobie wodę gazowaną, bo tu sody chyba nie ma. Gdzie jest woda gazowana? Jest. Ty coś chcesz? Ja myślałem, Lukozejda może wziąć. No. Tak. No to weźmiemy jeszcze dwa Lukozejdy takie. No i to zrobi robotę. To idziemy do kasy. Kasa jest gdzieś mniej więcej tutaj. I płacimy. Hej, how's going? Pakujemy się, jedziemy. Jesteśmy na miejscu, samochód zostawiliśmy gdzieś tutaj na osiedlu, lokalni będą mieli na to oko, a my będziemy starali się dotrzeć gdzieś tutaj na ten most, co jest na górze, fajny widok, i będę chciał tam drona uruchomić. Widziałem, że tam jest taki wiatrak, który produkuje energię i chętnie bym przeleciał obok niego, ale niechętnie bym w niego przywalił, także może się uda, zobaczymy. Nie ma aż takiego straszliwego wiatru, to latać można. I tu jest chyba, z tego co mi się wydaje, gdzieś wejście w prawo, sobie skręcimy. O, jest drabina, jakby ktoś chciał. O kurwa! Ale wdepłem, zobaczcie. No. To żeby mi się mokro w stopę nie zrobiło. Dobre, idziemy pod górkę. Tylko ja się wrypałem w to. I jesteśmy w miejscu docelowym. Zobaczcie sobie, tu płynie rzeczka, a tam jest wjazd do miasta. Tu jest ten wiatrak, o którym mówiłem, a tu jest widok z drugiej strony. Nie no, trochę zawiewa jednak, trzeba przyznać. No jest jednak trochę wiecznie. Nie wiem, czy tu drona uruchamiać, czy lepiej go w innym miejscu. Czy lepiej dzisiaj go w ogóle nie uruchamiać? Ha! Może sfrunąć. Może sfrunąć, dokładnie. No dron się trzyma ok, jeżeli jest wiatr tak do niby 30 na godzinę, ale nie wiem, czy warto ryzykować dzisiaj z tym, z tymi ujęciami. Jaki jest poziom wody? No nie jest taki niski w sumie. No widok na miasto z tej strony. Miasto jest trochę tam dalej, jest centrum. Aż tak super nie widać.
ale tu złomiarze mieliby roboty z rozkręcaniem tego mostu. Już na pewno w jakiś sposób by go zwinęli. O! W kościele dzwonią. To chyba jest 12, czy coś takiego. Jak Big Ben. Wszędzie tutaj rozpościerają się jakieś graffiti. Nie jest najgorzej. Jest tak. Tu mamy jeszcze jakieś jedno. No i tu na murze coś jeszcze jest. Jakieś podpisy na kamieniu. A my się zastanawiamy, czy da radę zejść gdzieś tutaj na dół jakąś ścieżynką. Ale chyba da radę. Tylko muszę się pod nogi tym razem patrzeć, bo znowu gdzieś mi się stopa zapadnie. No i ewentualnie buty do prania będą, no i tyle. Albo je, nie wiem, albo je wyrzucę, bo mi przeszkadzają te sznurówki. To schodzimy na dół zobaczyć. Mogłem lepsze buty wziąć, ale nie mam. Muszę zakupić. Dajemy radę, Kornel. A tu jest most. Tu dopiero jakie graffiti są. Łe, no panie. Zobaczcie pod mostem, jakie atrakcje. Tu już nie sięgli. Tu już rusztowanie trzeba by było stawiać. Nie no, tutaj na rybki można sobie stanąć. Jest na dół takie zejście. Teraz tam zejdziemy. Tak. I jesteśmy nad samym brzegiem. Wow. No, też mi się stopa zapada. No i tu już można rzucić sobie wędeczkę i coś tam połowić. Dotarliśmy na miejscówkę numer 2. Miejscówka nazywa się Ross Bay Beach. I tak to wygląda. Jest to najbliżej położone miejsce chyba do oceanu. Ile tu jest kilometrów z kilarni? 40 parę. 40? No, ponad 40. No, coś koło 40 km tutaj jest. Plaża jest bardzo kamienista. Ktoś może sobie podjazd wysypać tym, jakby chciał. No i tu też czasami konie ganiają. Jak jest odpływ, tutaj wyłania się trochę piachu i sobie wzdłuż koniami jeżdżą. Ha! Fale ciekawe nawet są. Z 1,5 metra może mają. Nawet może nie, bo 1,5 metra, ale na desce by tu można było sobie pośmigać. Ale lepsze miejsce na deskę, na kitesurfing jest na Inch Beach. Ale zobaczcie, jakie niebo w ogóle jest. Zauważyłem gościa z wykrywaczem. Idziemy się zapytać, czy coś znalazł. O, zawiewa, to muszę czapkę na głowie trzymać, żeby mi jej nie zwiało. Ale wieje od oceanu, także w drugą stronę poleci jakby co. Dobra, jest gościu. Idziemy sprawdzić. Zobaczcie sobie, kopię. Patrzymy tutaj z ziomeczkiem, coś chyba znalazł.
Mówi, że to kawałek metalu. Do tej pory znalazł parę monet. Jakieś euro i stare irlandzkie monety. Coś tu pyka, coś jest. Jest i moneta. Zobaczcie, what is it? 5p. 5p? Yeah. Czyli starą irlandzką monetę znalazł. Zobaczcie. Nie ma takiego, takiej ostrości, ale jest to 5p. Well done to it. Oh, Lord. Thank you. Dostałem w prezencie od pana tą monetę. Zatrzymam sobie szczęśliwą. Thank you once again. Have a good day, man. No. Na szczęście będę ją nosił w portfelu. I jesteśmy na wydmach. Może jakiego beduina się spotka. Kornel, jak myślisz? Jakaś karawana, wielbłądy? Wody! A woda jest, można powiedzieć, za rogiem. Kurde. Nie takie buty, ale przynajmniej jak piachem się obsypią, później się obtupie, łatwiej się to wypierze. Ja tu by krosem pojeździł. Dałoby radę. No jesteśmy prawie na szczycie. Zaraz. Jak to wygląda? Wejdźmy tu wyżej. O! Zobaczcie tutaj. Tu jest widoczek. Ocean. I zobaczcie tutaj, jak jest sucho. Tutaj by sobie koniami pośmigali. To chyba jesteśmy na najwyższym punkcie. No może ewentualnie tam, gdzieś jest najwyższy punkt. Kura pobieg! Kura się nie zakopie pazurami. Biegniesz? Teraz Kornel. A ja za nim pobiegnę, tak też trochę. Tylko nie chcę mojej nogi uszkodzić. Ale czego się nie robi? Ty, udało się. Nie wywaliłem się. Uff. No, jest cieplej, rozgraliśmy się trochę. To jedziemy w drogę dalszą na wiadukt. Ktoś czapkę tutaj zostawił. No, są tutaj dziury, trochę taka kamienista droga. Ale Toyota przejedzie. Tam jest fajny widok z góry, można się drogą tak wzdłuż bić. Kiedyś tam byłem, kura mówi, że też był. Co to za ostrzeżenie? Aha, tutaj żeby nie jeść dzikich małż, jakieś ostrzeżenie tam było. Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy już tutaj pod tym wiaduktem, który chcę sfilmować i się tak zastanawiamy, jak na niego wejść. Ale myślę, że może jakbyśmy poszli tą drogą i gdzieś tu na łyso pod górkę, to może byśmy gdzieś tam wtargnęli. Jadą te samochody, jadą. Muszę sobie czapkę ścieśnić, a w ogóle jakie nowości? Ale widoczek. Jakie nowości? Takie, że w środę przychodzi program Usterka do mnie i będą grzebać w łazience. Będą robić te parę rzeczy, podłogę będą wymieniać, będą naprawiać kibel. No i tam u mojego współlokatora, u Arka, też coś tam będą grzebać, chyba prysznic mu będą reperować i coś tam jeszcze mają do zrobienia, nie? Także my idziemy i postaramy się gdzieś tutaj wleść. Proszę Państwa, przyszły do nas owce, które myślały, że może dajemy coś do jedzenia, nie?
Myślałaś, że coś do jedzenia będzie? Nic nie ma i zawracasz, palisz wrotki, nie? Chodźcie z powrotem, szukamy drogi. Nie? To jest plemię zielonych. No. Ha. Dochodzimy do miejsca docelowego. Kura już dotarł. Ja mam buty trochę zalane, już mokro mam w butach. I co, niby nie można tu wejść. Czyli starą metodą. Co nie można, jak można. Zaraz my tu coś wymyślimy. To nie jest pod prądem. Także przechodzimy. Dawajcie. Jak w Rambo, dawaj. Elegancko. Trzymasz nogą? O, dzięki. I jesteśmy. Przybliżowali? Tak to wygląda. Tam jest widok na ocean, a my jesteśmy tutaj na szczycie tego wiaduktu. Czyli co, tędy kolejka jechała, jo? Na to wychodzi. Patrzcie, ile tutaj ludzi było, podpisali się. Mogliśmy jakiegoś spraya wziąć, też byśmy się marznęli. Ja sobie czapkę musiałem usztywnić, żeby jej nie zabrało, no. Ale teraz mi tak głowę odciska, że krew mi nie dopływa i zarazem bleję. Nie no, żartuję. Patrzcie, jakie widoczki w ogóle tutaj są. Fajnie by było tutaj drona odpalić, ale tu cholera od oceanu dosyć straszliwie zawiewa. Jeden podmuch, nie? I po dronie. Za duży wiatr jest. Nie ma co tutaj ryzykować, no. Na pewno. Graffiti. Z tego co widzę i udało mi się wywnioskować, to gdzieś tutaj chyba będą robić szlak jakiś turystyczny. A to z tego względu, że zobaczcie, tu jest normalnie dojazd. Tutaj leży łycha, coś tu równali. No i to będzie mega ciekawa atrakcja turystyczna. Także my tu docieramy przed tłumami, które się tu pojawią. Amerykanie, Niemcy, Holendrzy, Francuzi, Włosi i inni. Drużyna się wycofuje. Zaczęliśmy się zapadać. Buty mamy nie na tą, nie na te warunki. Także wiele nie porobimy. A chcieliśmy pójść tam do końca zobaczyć, czy to nie prowadzi do kogoś tam fermy albo gdzieś do ulicy. Ale przebijemy się w nowym miejscu. Skręcimy tu zaraz w prawo i postaramy się przerzucić jakoś przez płot i znaleźć drogę powrotu inną, bo tam przez te pastwisko, gdzie owce były, jest tam dosyć mokro, błotnisto mega. A wiemy, że tam już jest jedno wejście, także trzeba nową trasę obczaić. Najszybsza trasa w dół jest, proszę Państwa, tędy. No tylko wystarczy się przewrócić, nie? Już na dole jest się w ciągu tam 5 sekund raczej. Tędy dalej można przejść, ale nie idziemy, bo ten płot leci tak do góry bezpośrednio. Nie ma przejścia, można sobie jajkami drut kolczasty przyhaczyć, co nie będzie miłe. A poza tym, może my byśmy przeszli, ale tak to jeszcze Kornel musi tutaj jakoś przehasać, to może wracamy tamtędy, gdzie przyleźliśmy, będzie jakoś zmyślniej. Jesteśmy na kolejnej miejscówce, to się nazywa Kells Bay. Zobaczcie, jak to wygląda, kawałek takiej plaży. A tu gdzieś niedaleko jeszcze są, wiem, że jest jeszcze jedna zarybista plaża gdzieś. Z taką niebieską, przejrzystą wodą. Co jest ciekawego tu na miejscu, tu mamy takie, można powiedzieć, domeczki letniskowe, kempingowe na wynajem. Nie wiem, ile kosztują, ale tu są ciekawsze. Tutaj są takie malutkie, takie jakby, nie wiem, jak to nazwać. Domeczki? Bungalowy? No takie bungalowy. Sami widzicie, jest jeden, dwa, trzy. I tam za górką coś jeszcze jest, widzę. Ale czy... Tam też za tym?
jeszcze widać tylko no, tam dalej się właśnie ciągną, no. A pytanie jest następujące. Czy ktoś tutaj jest, żeby nam to pokazać? Tego nie wiem. Furtka będzie otwarta? Zamknięta na magnes. Nie ma nikogo w domu. Kogo by tu się zapytać, żeby zobaczyć, jak to w środku wygląda? Patrzcie na to. Jaki domeczek niebieski. Nie ma kogo się spytać nawet. Tutaj trzeba podejść do typów, zapytać się. Moi drodzy, znalazłem taki znak i mówię stop wojnie, przemocy i takim tam innym. A mówię go dobrym ludziom, fajnym widokom, zwiedzaniu świata na zielono. Jakby ktoś zamierzał sobie wziąć prychę w taką pogodę, jest taka możliwość. A my idziemy zobaczyć dalej, w ogóle zobaczcie, sztorm wyrwał tą budkę tutaj, to jest dla psów, na jakieś tam te torebki z ich prezentami, które składają na ziemi, ludzie sprzątają i wrzucają. No powinna być tutaj, to jest to miejsce, gdzie skąd to wyrwało. O, zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Da się tu zejść? Da się zejść, da się zeskoczyć. Ale fajnie. Prawie jak w Tajlandii. Tylko chłodniej. A my idziemy na te molo zobaczyć. Patrzcie w ogóle, jaka tam jest chałupa. Powiedzmy rano wstajecie, uchylacie okno i nie ma domu. Albo wam na przykład z chałupy telewizor wywieje. Albo pralkę wam zabierze. Nie no, jak dwa okna się tam otworzy i jest przeciąg, to podejrzewam, że wieje nieźle. Wystawia się garnek z ziemniakami na okno, żeby go ochłodzić. 10 sekund i ziemniaki są chłodne. A co my tu mamy? A co my tu mamy? Opona, trochę sznurów, jakieś boje. Zobaczcie na kolor tej wody w ogóle, żeby mnie zwiało tam, bo mnie na główkę jeszcze zrzuci. Tu mamy takie siatki porobione. Tutaj widać, coś się dzieje. Jacyś rybacy są. Albo kłusownicy. Zejdźmy dalej. Co, tutaj można maksymalnie zejść do tego poziomu. Jakoś tak. Ale zobaczcie, ta woda tutaj ma mega przejrzysty kolor. W Irlandii ogólnie fajnie się nurkuje. Jedynym problemem jest to, że jest zimno. Ło, zalało mi buta, patrzcie. Nie wiem, czy to było widać, ale jak idę, to jest kompletnie mokro. Całego go zalało. No tak bywa. Cóż, przyjadę do domu. Herbata z miodem i z cytryną. Ciepła kąpiel. Buty do pralki. I tyle. Patrzcie tutaj, jak się woda kotłuje. Jeszcze poczekam na jedną falę. Konkretnie niech przywali, bo to nie było za dobre ujęcie. Dawaj, jeszcze raz. No teraz nie będzie fali, jak się czaję z kamerą. Zazwyczaj tak jest. Rzucam drona. Postaram się przelecieć kawałek gdzieś tutaj. Zobaczymy, jak będzie, nie? Może gdzieś tu. I ewentualnie kawałek gdzieś nad tym domeczkiem się przelecieć, bo jest wiatrzysko, tego tak nie widać. I wolę tak nie ryzykować, nie? No ile razy można? Polatane, zwijamy się z powrotem.
faktycznie, kurde, wiało i zaczęło ściągać tego drona gdzieś w tamtą stronę mniej więcej. Ledwo nim gdzieś tam wylądowałem, także w takie wiatry no nie polecam latania. Ale mi się udało, ja to jestem już chyba doświadczony pilot. Jedziemy dalej. Drogę. Dojechaliśmy tutaj niedaleko plaży, jest taki wodospad. Zobaczcie, jakie ładne kwiaty. Jak ktoś się zna, to piszcie, co to jest. Rododendron. Rododendron? No to kura wiedział. Odgadnięte. Ja się nie znam na tych wszystkich wytworach leśnych. Nie można tu wchodzić. Niebezpieczeństwo. Zaraz tu ktoś... Co nie można? Pewnie, że można. Co nie można, jak nie można, jak można. Idziemy zobaczyć. Pozdrawiam Owsiaka. O ile oglądasz. No to zobaczcie, ja przechodzę przez furtkę, a tu się ją otwiera. Myślałem, że zamknięte jest, a jednak nie. Nie przekraczać pewnie niebieskiej linii chyba. Załóżmy, że jestem z tej strony, gdzie byłem, nie? Teraz się odwracam i idziemy tutaj. Dlaczego nie można przechodzić? Ja nie wiem, co ci ludzie mają w głowach, że nie można. Co, na głowę mi coś tu spadnie, ewentualnie sucha gałąź. Patrzcie, jaka miejscóweczka. I tu bajorko na dole. Fajnie. Tu pewnie można się przejść po tym parku gdzieś tamtędy. Ale to zachowamy może na moment, jak będzie ciepło i przyjemnie na dworze, nie teraz. Kochani, jestem już pod domem, wróciłem. Wypad był naprawdę fajny. Chciałem was tylko przeprosić za jedną rzecz, mianowicie za to, że nie udało mi się sfilmować tego wiaduktu, na który weszliśmy. No za duże tam wiatry były. No tak miotało dronem jak szatan. Miota nim jak szatan. Tak dokładnie było. No, mam nadzieję, że cała reszta się podobała tych ujęć z drona. Tyle, ile mogłem, tyle zrobiłem. No tam na plaży to też dosyć sporo wiało. Nie dało się za bardzo tam pofilmować. I co? I na dzisiaj to by było tyle. Następny odcinek, oczywiście ten odcinek będzie wychodził w we wtorek, co ja mówię. Tak, we wtorek, czyli jutro będzie wychodził ten odcinek. W czwartek będzie odcinek następny. Ja się z wami żegnam i do zobaczyska, do następnego. Pozdrawiam, trzymajcie się, na razicho, hej!